o imieniu Jarosław. Ale proszę dobrze to imię dzisiaj kojarzyć. Został nagrodzony czepkiem arcymistrza sztuki kulinarnej. I pozwolicie, że wręczę mu ten czepek. Mało tego, wsadzę mu na głowę. I teraz jest kucharzem. Ja myślę, że możemy 100 lat zaśpiewać, prawda? 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Po drugie, zwykle jestem wygadaną jednostką i kiedy mam grono ludzi tak bliskich, a większość z was jest mi bardzo bliskich, absolutnie, życiowo i biznesowo, i życiowo, i w ogóle, i charakterologicznie, to czasem zatyka mnie i nie wiem, co mam powiedzieć. I jestem na tej właśnie fazie. Ja naprawdę jestem cwaniek wygadany. No i teraz jestem pozamiatany, delikatnie mówiąc. Ale faktycznie, od nowa zacząłem życie. To jest po 18 latach bycia na dachu Centrum Olimpijskiego, jestem teraz tu. Na szczęście Bozia pomogła i trafiłem na nich, na Northgate, więc tu z nimi partnerstwo jest bardzo dobre. Chciałem powiedzieć, że nie mam wcale niższego czynszu niż miałem w Centrum Olimpijskim. Wbrew doniesieniom medialnym. Znaczy, no czy wyższego, żeby było śmiesznie, tak? Powiedziałem niższego? Ale już jestem w tym wieku, nie mam tego czynszu niż był tam. To po pierwsze. Miejsce jest przyjazne. Mam nadzieję, że będzie przyjazne również wam, dlatego że moja załoga nie cierpi sformułowania, które teraz powiem. Nie mamy knora i panki. I dopóki żyje, nie będziemy jej mieć. Ani tego, ani tego, ani tak zwanych substytutów jedzenia. I już. A poza tym jesteśmy zawsze dla was, więc wszystko, co będzie wam do szczęścia potrzebne, tutaj jest. Zawsze można nas kopnąć. I my jesteśmy otwarci na działania. Dodam też, że ja, jak widzicie, jestem tu cały czas. Nie byłem dzisiaj w kuchni chyba więcej niż 2 minuty, ponieważ to zespół, tak naprawdę to drużyna Musfery. To przez nich lub dzięki nim ponownie otworzyłem restaurację, ponieważ szczerze, to jak dostałem tego kopa w maju, już miałem ochotę to wszystko rzucić i zrobić coś malutkiego i cześć. Ale ja chyba nie lubię wygodnie. Więc wygodnie to każdy potrafi. Lubię mieć wertepy, a dzięki temu, że jesteście wy, dzięki temu, że jest zespół, to te amortyzatory pozwalają po tych wertepach jechać normalnie i całkiem miękko. I do tego jeszcze z bananem na dziobie, więc jako to dla mnie najważniejsze. Więc życzę wam i sobie, żebyśmy spotykali się jak najczęściej za 5-10 lat również, a może i dalej. I to jest z bananami na dziobach. To bardzo dla mnie ważne. Dziękuję wam bardzo, że jesteście tu w ogóle. Bo teraz jedynki podywamy dla was. Żonie podziękuj! Żonie mam podziękować. Tak, bo nieszczęścia chodzą parami, więc tak, żonie dziękuję za to, że jest tolerancyjna. Na szczęście też jest kucharzem. Ona poszła na państwówkę cwaniara, więc nic, nie dam ci mikrofonu. Ale Bogu dzięki, wspiera mnie. I nie wyrzuciła mnie jeszcze z domu. Właśnie kupię mu leżankę, żeby sobie gdzieś wstawić. Tak, to jedyny mebel, którego nie ma, to szezlong albo tapczan w tej restauracji. Chyba sobie szezlong rybne jakiś. Dziękuję wam bardzo i bawcie się ładnie, bo jedzenia i napojów nie powinno zabraknąć. Tutaj jest Rafał Krzysztynia, chodź do mnie. Służbowo teraz. Do mnie, a nie w czasie. Tak naprawdę to jest zespół, cała restauracja. I kelnerski skład, i skład kuchni, i zaplecza. I jak ktoś mówi, jak nie będziesz się uczył, to pójdziesz na zmywak. To spróbujcie pracować bez zmywaka i karać zmywaki. Tak jest. Zmywak jest bardzo integralną zwrotnicą tego bałaganu. Kuchnia, sala, zespół i zwrotnica, to jest ta moja zwrotnica kulinarna, bez której nie umiem sobie pogwiazdożyć. Tak mogę sobie dziś powiedzieć. Bardzo wam dziękuję, bawcie się cały wieczór. Bardzo mocno. Proszę państwa, w roku 13 edycja Polska od kuchni, gdzie na pewno mamy trochę widelców. I proszę wierzyć, 13 są szczęśliwe.